Mamy daną funkcję y równa się sinus do trzeciej od x kwadrat. Naszym zadaniem jest obliczyć pochodną dy po dx, czy też y' tej funkcji. Zanim obejrzysz moje rozwiązanie, zachęcam cię wciśnij pauzę i spróbuj najpierw to rozwiązać samodzielnie. No dobrze, tutaj mamy ileś tych wykładników. Żeby to może lepiej było widać, o co tutaj chodzi, to napiszmy to może w takiej postaci, że to jest sinus od x kwadrat, i to całe jest podniesione do potęgi trzeciej. To jest oczywiście inny sposób zapisania tego samego wyrażenia, ale być może będzie lepiej widać, jak tutaj się liczy tą pochodną. Dlatego, że rozpoznajemy tutaj w tym wyrażeniu, że mamy do czynienia z funkcją złożoną. Tutaj mamy jakiś argument podniesiony do potęgi trzeciej. Ten argument to nie jest do końca. W pierwszej chwili ważne, co tutaj jest. W każdym razie mamy jakieś wyrażenie, wynik działania jakiejś funkcji do potęgi trzeciej. Więc ta zewnętrzna funkcja to jest funkcja potęgowa polegająca na podniesieniu do potęgi trzeciej, więc wiemy jak obliczyć pochodną takiej funkcji. Tutaj korzystamy ze wzoru na funkcję złożoną i napiszemy, że to jest 3 razy to coś, co tutaj mamy, do potęgi drugiej razy pochodna tego, co jest tam w środku, razy pochodna tej funkcji wewnętrznej. To jest zastosowanie wzoru na pochodną funkcji złożonej w tym konkretnym przypadku, dla funkcji potęgowej, coś do potęgi trzeciej. No i to coś po prostu tutaj wstawiamy. Sinus od x kwadrat, sinus od x kwadrat. Dobrze. Czyli tutaj przekształcanie tego pierwszego czynnika to już są tylko algebraiczne przekształcenia. Teraz musimy odżyć pochodną tego wyrażenia, które tutaj mamy. Dalej, czyli musimy liczyć pochodną sinusa od x kwadrat. No i tutaj znowu mamy funkcję złożoną, dlatego że tutaj mamy funkcję sinus od jakiegoś argumentu, który sam też jest pewną funkcją. No to liczę pochodną funkcji zewnętrznej, pochodna sinusa to jest cosinus od tego argumentu razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna tego, co jest w środku czyli x kwadrat to tutaj jest naszym argumentem no i teraz mogę przepisać ten czynnik, który tutaj był na początku trzy razy napiszę to w takiej postaci, troszkę będzie krócej sinus kwadrat od x kwadrat razy to no i żeby zakończyć nasze obliczenie, no to muszę tylko wykonać to różniczkowanie pochodna funkcji x kwadrat to jest po prostu 2x no to mogę teraz napisać ostateczny wynik ostateczny wynik ty pod dx, troszkę sobie tutaj uproszczę, 2x i 3 wymnożę, to będzie 6x. No i co jeszcze zostanie nam? Sinus kwadrat od x kwadrat pomnożone przez cosinus od x kwadrat. No i to jest ostateczny wynik. Czyli zastosowaliśmy tutaj wzór na pochodną funkcji złożonej dwa razy, wykonaliśmy kilka prostych przekształceń algebraicznych i dostaliśmy ostateczny wynik w tej postaci.